W 2009 roku wyruszyło w Polskę 5 samochodów oznakowanych logo Deutsche Wagen Tour. Ich celem są szkoły na terenie całej Polski. Lektorzy związani z projektem prezentują szereg nowatorskich rozwiązań związanych z nauką języka i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje o Niemczech, m.in. w formie ciekawych gier, zabaw i konkursów. Nie inaczej było w Świdnickiej Szkole Społecznej. Bardzo dobrze się bawiłem, ponieważ pani bardzo ciekawie prowadziła zajęcia. I mam nadzieję, że to mi pomoże w kartkówce, którą dzisiaj napiszę na języku niemieckim. Moim zdaniem wszystkie były bardzo fajne, ale najlepsza była, jak malowaliśmy portrety na balonach. Jak pokazują tendencje na rynku pracy, w dzisiejszych czasach znajomość dwóch języków obcych to podstawa dla znalezienia dobrego zatrudnienia. Dlatego ich nauka jest tak ważna od najmłodszych lat. Płyną z tego duże korzyści, na przykład jak pojedziemy do Niemiec, które są naszymi sąsiadami, no to możemy się dogadać na przykład w sklepie albo w hotelu. Tak samo jak pojedziemy na wczasy, to wiele osób w jakichś hotelach w egzotycznych krajach rozmawia po niemiecku. My uczymy się przez rozmowy lub dyskusje, a także tworzymy plakaty. Na przykład ostatnio był 3 października o zjednoczeniu Niemiec, a także tworzymy różne komiksy. Warto zaznaczyć, że Deutsche Wagen Tour został nagrodzony certyfikatem European League Label, europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.